nie będzie już śmierci, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Księga Objawienia 21:4. I żeby wyswobodzić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli podlegli niewoli. List do Hebrajczyków 2:15. Bo On musi królować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jako ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczona śmierć. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 25 do 26 wersetu. Ostatni wróg. Czy boisz się czasem ostatniego wroga, śmierci? Czy widzisz, że twoja przyszłość po śmierci ciała jest tak mroczna, jak ciemny jest cień? Kiedy po raz pierwszy zobaczysz w swoim życiu zwiastuny przybliżające cię do śmierci ciała, płynące z nich podpowiedzi natury mogą wywołać lęk i strach. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, nie bój się. Jak czytamy w Objawieniu 1 rozdział 17 werset. Jezus Chrystus wie, że przez Jego zmartwychwstanie pozbawił On grób wszystkich Jego obaw i strachów. Jeśli masz życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie, jeśli wiesz, że On jako Twój Zbawiciel i Zastępca wziął na Niego cały należny Tobie sąd i gniew, to Chrystus Jezus, nasz Pan, który ma klucze śmierci, przeprowadzi Cię przez śmierć ciała do Jego obecności. Wiedz, że On rozumie, czym jest śmierć ciała. On sam umarł. Położył Jego życie, aby je znowu wziąć. I Pan Jezus chce, aby reszta Twojej ziemskiej podróży do wieczności była spokojna i niezakłócona. Śmierć ciała jest naszym ostatnim wrogiem, ale Pan Jezus zabierze każdy ślad płaczu, bo dzięki Niemu śmierć nie ma już żądła. Przez Chrystusa popiół z grobu powstanie, przemieniony w ciało chwały, podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. W chwili śmierci ciała dusza będzie z Nim, bo śmierć ciała nie narusza życia duszy, ale jej błogość nie będzie doskonała, dopóki nie zostanie połączona ze swoim niepokalanym, uwielbionym ciałem jako jej trwałym na wieczność przybytkiem. Umarli Twoi będą żyć i powstaną z ciałem moim, jak mówi Izajasza 26:19. Wezwanie do zbawionych będzie brzmiało: ocudźcie się, a weselcie się wy, mieszkający w prochu. Izajasza 26:19. Nie możemy powiedzieć o wszystkich radościach, które nas czekają, ale znamy ich główną chwałę. Wiemy, że gdy objawi się, będziemy mu podobni, jak mówi pierwszy list Jana 3:2. Czy mając tę nadzieję w sobie jesteś tym, który oczyszcza siebie tak, jak on jest czysty, o czym mówi nam pierwszy list Jana 3:3? Nie mamy się obawiać śmierci, ale z triumfalną nadzieją patrzeć na ten dzień, kiedy wszyscy wierzący zmartwychwstaną i będą z Nim w domu Ojca. Ostatni wróg. Bo On musi królować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. A ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczona śmierć. I aby wyswobodzić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli podlegli niewoli. Nie będzie już śmierci, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.